Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na Denko Kosmetyczne. Wiem, że takie filmy lubicie, a ja już uzbierałam, słuchajcie, tyle kosmetyków do Denka, że ja nie mam jednego Denka. Ja mam na pewno tutaj z dwa Denka, jak nie trzy Denka. Ale nie, dzisiaj postaram się w miarę szybko zrobić krótsze, tak jak prosiliście, takie 30-40 maksymalnie minutowe denko i pokazać Wam część kosmetyków, które zużyłam. Tak więc, jeżeli taka tematyka Was interesuje, jesteście ciekawi, co zużyłam, co mi się sprawdziło, a co nie, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji, zalajkowanie tego filmu, jeśli będzie Wam się podobał i oczywiście komentowanie, jeżeli macie na to tylko ochotę. Nie przedłużając, zaczynajmy. Dzisiaj, słuchajcie, totalnie nie mam posortowanych tych produktów, bo mam w dwóch takich koszyczkach produkty i już widzę, że nawet niektóre się będą powtarzały, więc oczywiście te powtarzające będę się starała pokazywać Wam na raz, ale jak coś się powtórzy, to musicie mi wybaczyć. Zaczniemy niestandardowo, bo zaczniemy od produktów do ciała. I mam tutaj, słuchajcie, dwa olejki z Green Pharmacy. To są takie same olejki i to są rozgrzewające olejki do masażu. Ja je kupiłam jakoś w tamtym roku, pamiętam, na ostatniej szansie w Hebe za jakieś 3-4 chyba złote. I te olejki są dla mnie genialne, jeżeli chodzi o masaż bańką chińską pod prysznicem. Miałam ostatnią fazę, naprawdę bardzo często się masowałam, widać rezultaty, uwierzcie mi, na moich udach. Byłam mega systematyczna i rzeczywiście udało mi się rozpracować ten celulit, w miarę oczywiście, to nie znaczy, że go nie mam, ale jest mniejszy niż był. Nie czarujmy się, to głównie dzięki bańce chińskiej. Ja bardzo lubię ten masaż, ostatnio musiałam przestać, bo miałam problemy z kręgosłupem dosyć duże i nawet nie miałam jak tego robić, bo to problemem dla mnie było przemieszczanie się, a co dopiero, słuchajcie, taki masaż. Ale te olejki, wracając do tematu, są genialne. Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. One są już chyba niedostępne w Hebe, za to widziałam, że są normalnie dostępne na necie, na Allegro i ja przypuszczam, że sobie zamówię, bo mam jeszcze, tylko chyba już nie w tym denku, ale mam jeszcze takie stricte antycelulitowe olejki z tej Green Pharmacy, też bardzo, bardzo lubię. Też już nie wiem, ile buteleczek przeszłam, teraz mam pod prysznicem i miałam ostatnio, więc chyba może w tym następnym denku Wam pokażę, bo jest jeszcze jeden rodzaj i przypuszczam, że sobie zamówię. Te są takie rozgrzewające, ale one nie pieką, nie palą. Taki lekki efekt rozgrzania macie, przepięknie pachną, bo tutaj mamy pomarańcze, cynamon i pieprz. A tamten coś tam chyba, rozmaryn, limonka, coś tam. Więc naprawdę przepięknie pachną, ale nie duszą. Bardzo, bardzo Wam polecam. Tanie, świetne olejki do masażu. Dzień dobry Pani. Miau. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani. Na burzę się zanosi i dlatego kotki przyszły wszystkie do mamci. Słuchajcie, zaraz jak walnie za oknem, to walnie mocno. Ciekawa jestem, czy Wy w ogóle słyszycie, że lekko grzmi, ale naprawdę grzmi. Więc tu widzę, wszystkie przyszły do mamusi, mimo że jest 30 parę stopni. Dalej mamy, słuchajcie, balsam do ciała, który zużyłam. I to jest nawilżająco ujędrniający balsam probiotyczny z Eveline. Taki, bym powiedziała, bardzo szybko wchłaniający się, dobrze nawilżający balsamik. To nie jest najlepszy balsam, jaki ja używałam, ale nie jest też najgorszy. Bym powiedziała, taki przeciętny. Bardzo fajne było to, że on się nie lepił, że naprawdę szybko się wchłaniał, a ta skóra była nawilżona. Nie ma podjazdu do na przykład balsamu z Almaka albo z Australian Gold. No nie. Ale naprawdę taki, bym powiedziała, budżetowy, tani, fajny zamiennik. Tutaj mieliśmy peptydy, olejek z awokado, algi. Bardzo taki neutralny zapach. Ja się śmiałam, że to, słuchajcie, pachnie albo jak Dove, albo jak Nivea. Taki standardowy, po prostu czysty, bardzo delikatny zapach. Bez jakiegoś, no nie miało zapachu owoców czy czegoś takiego. Nie, taki po prostu czysty, delikatny, kosmetyczny zapach. Naprawdę fajny. Używałam też na swoim narzeczonym. A to jest najlepsza rekomendacja, jeśli chodzi o balsamy szybko wchłaniające się, bo jak większość mężczyzn, tak i mój Kamil, nienawidzi, jak coś się lepi na skórze. Więc balsamy, których on używa, muszą być bardzo, bardzo szybko wchłaniające się. Ała, moje włosy. Dziękuję. A ten był taki. Dalej idziemy, słuchajcie, do żeli pod prysznic i tu trochę ich mam. Postaram się je powybierać, żeby zrobić Wam taki... Włosy mam wszędzie. Żeby zrobić Wam takie podsumowanie tych żeli
w jednym miejscu, a nie w kilku, ale nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy. Pierwszy żel, który Wam dzisiaj pokażę, to oczywiście z Isany. Żel, który bardzo mi się podobał, bardzo, i to jest Oasis, to jest jakaś edycja limitowana. To pachniało arbuzem, egzotyczną oazą, a tak naprawdę to pachniało przepięknie owocowo. Trochę czuć arbuz, trochę czuć cytrusy, to jakiś taki lekki zapach monoi w tym wszystkim. Naprawdę super żel, bardzo mi się podobał. I muszę sobie kupić ponownie. Ja lubię te żele pod prysznic z Isany. Bardzo lubię. Te edycje limitowane zazwyczaj najbardziej kradną moje serce. I ta zdecydowanie do tych kradnących serce należała, więc mogę Wam polecić. Super. Dalej, słuchajcie. Żel pod prysznic, który kupiłam też na ostatniej szansie a propos w Hebe. I to były żele z Naturboxa. I ja tych żeli z Naturboxa kupiłam wtedy chyba 4, pokazywałam Wam w holu. W tym denku znalazł się jeden. Widzę, że w kolejnym denku będą 3 pozostałe, bo też już są zdenkowane. Tu mam zapach. Jaki tu mam zapach? Nie ma żadnych napisów po polsku. To trochę może utrudniać. Ale on był z dodatkiem olejku organowego i muszę Wam powiedzieć, że w ogóle ten żółty to był mój najmniej ulubiony zapach z Naturboxa, bo on najbardziej pachniał tak kwiatowo, najciężej pachniał. Pozostałe 2 pachniały tak mocniej owocowo, szczególnie jeden przepięknie, ten fioletowy, ale fajny, bardzo wydajny był i muszę przyznać, że też ta skóra nie była taka, wiecie, wysuszona po tym myciu, więc myślę, że mogę ogólnie polecić, jeżeli są jeszcze gdzieś te żele dostępne i traficie w dobrej cenie, to czemu nie? Ja bym bardziej celowała w czerwony, fioletowy, jeśli chodzi o moje zapachy, ale ten żółty też był ok. Czas na żele pod prysznic, które są niesamowicie budżetowe i są to te żele pod prysznic. Są to żele z marki Carlos. Myślę, że większość z Was Carlosa kojarzy, bo kto z nas w życiu swoim nie używał takich tych dużych litrowych odżywek z Carlosa? No myślę, że większość z nas, ale Carlos to nie tylko odżywki, oni mają też właśnie żele pod prysznic i tutaj mamy 2 zapachy, które Wam też już pokazywałam w holach. I jeden jest z pomarańczą, a drugi to jest taki bardzo świeży, morski zapach. Ja bardzo kocham ten zapach, ten niebieski z algami morskimi, bo on pachnie, słuchajcie, dla mnie jak produkty Almaka, o których Wam już wspominałam, czyli taką świeżością, czystością, nadmorskim spa, czymś niesamowitym, więc ten zdecydowanie bardziej lubię od tego, ale ten też był przepiękny, bo ten natomiast pachniał, słuchajcie, pomarańczą. Pomarańczą, cytrusami, jakimiś lekko ziołami. Też mi się bardzo podobał, ale wybrałabym, jakbym miała do wyboru ten, chociaż oba były spoko. Powiem Wam jedynie, miałam problem, że one jakieś były dosyć mało wydajne, ale no one też były tanie, więc nie należały do drogich żeli pod prysznic, tak powiedzmy. Kolejny żel pod prysznic to czerwona porzeczka z Ziai. Ktoś mi polecał czerwoną porzeczkę z Ziai i ja już rozumiem czemu, bo ona przepięknie pachnie. Oczywiście na miętę, słuchajcie, poluję. W sensie jest, była nieraz jak byłam w drogerii, ale nigdy, słuchajcie, jakoś nie potrzebowałam wtedy żelu pod prysznic albo coś innego mnie skusiło, ale pamiętam o polecajkach na temat tej ziajkowej mięty herbacianej. Kupię, naprawdę kupię, obiecuję. A tutaj mamy czerwoną porzeczkę, żel pod prysznic. No i to jest, słuchajcie, jeden z ładniejszych zapachów rzeczywiście z Ziai. Chociaż oni mają bardzo dużo ładnych zapachów, ale ten jest taki świeży. On nie jest rzeczywiście tak mocno kwaśny, jak mówiliście. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Żele z Ziai ja bardzo lubię. Często się pojawiają w denkach. Widzieliście już i pitaje, i kakaowe, i kokosowe, i inne. Ten jest jednym z fajniejszych i na pewno sobie jeszcze nie raz wrócę po tą czerwoną porzeczkę. Dalej, słuchajcie, żeli pod prysznic dzisiaj dosyć sporo będzie. To też sezon wakacyjny, więc wiadomo, upały, a jak upały, to częstsze prysznice i rzeczywiście tych żeli pod prysznic idzie sporo. A tutaj, tak jak Wam mówię, wszystko jest losowo wrzucone, więc jest ich po prostu chyba więcej niż w denku, które będzie kolejne. No i tutaj mamy żel pod prysznic Blue Matcha Blueberry z Bielendy. To jest z tej serii Cocktail. Spoko, ale to nie był mój zapach. Ja się trochę z nim, muszę Wam powiedzieć, męczyłam. Ten zapach bardziej odpowiadał mojemu Kamilowi i ja się z nim męczyłam, bo on był dla mnie zbyt męski. On jest taki bardzo, no męski, no.
Dla mnie to jest męski zapach. Bardzo świeży, przyjemny, ale to nie było coś, po co ja tak chętnie sięgałam pod prysznicem. Fajne dozowanie, bo fajna ta pompka, ale no nie. No nie. Nie wybrałabym chyba go po raz drugi dla siebie, dla faceta tak. Dla siebie bym wybrała tą drugą opcję z brzoskwinią, bo ona ma dużo słodszy zapach. Intensywnie energetyzujący zapach, który wpływa na doskonały nastrój. Tak, a w ogóle to myślę też, chciałam jeszcze Wam to powiedzieć przy tym żelu, że myślę, że to może być super żel dla osób, które właśnie nie lubią słodkich zapachów, tylko lubią takie mocniejsze, bardziej świeże, ale żeby nie szły w owoce. To ten myślę, że się wtedy sprawdzi super. I ostatni już, obiecuję, żel pod prysznic w tym denku i to jest ten żel pod prysznic z Brazil, co to jest? Nie, to jest Trickle Moon i to jest ta Sunny Brazilian Love Ocean. To jest ten żel pod prysznic, który jest, nie wiem czy z kolekcji, ale to jest odpowiednik podobno Sol de Janeiro. W sensie ten zapach. Od balsam był hitem i viralem na TikToku. Wiecie, co tak patrzę w bok, bo tam sąsiedzi siedzą naprzeciwko na balkonie. A ja mam bardzo duże okno. Przed tym oknem lampę, która wiadomo się odbija. I tak patrzą chyba na mnie. Tak mnie trochę to krępuje. No ale dobra, trudno, ciul z tym. To są kosmetyki, które miały być odpowiednikiem tego Sol de Janeiro, tego najpopularniejszego, tego żółtego zapachu. Jeżeli tak pachnie to, bo nie miałam nigdy tych produktów, a w ogóle mnie ciekawią, muszę chyba spróbować, to rzeczywiście pachnie pięknie. To jest dla mnie trochę zapach wanilii, budyniu waniliowego, a trochę takich wakacji z taką świeżością ta wanilia pomieszana. Bardzo ładny zapach. Był wtedy, pamiętam też na promocji, ten balsam, który był wiralem na TikToku i wszyscy się nim zachwycali. Ja balsamu nie kupiłam, bo już balsamów mam, słuchajcie, potąd, a ich tyle nie używam. Ale ten żel pod prysznic naprawdę był super i w przeciwieństwie do innych żeli pod prysznic, które miałam z Trickle Moon, on mi pasował, jeżeli chodzi o konsystencję, bo on był gęstszy. Pozostałe, które miałam, były takie lejące się, takie rzadsze, one nie były dla mnie super wydajne, a ten naprawdę świetny. Zużyłam dwa takie produkty, jeden do rąk, a drugi do stóp. I na początek opowiem Wam o tym do rąk. I to jest Isana krem do rąk, który kupiłam ze względu na opakowanie. Tak, ze względu na opakowanie, bardzo podobała mi się szata graficzna i to był główny powód, dlaczego kupiłam ten krem. I on miał być z masłem shea i o zapachu kwiatu pomarańczy. I muszę Wam powiedzieć, że nie pachniał wcale bardzo ładnie. Dla mnie to on tak pachniał bardzo, bardzo średnio. I słuchajcie, on mi się nie wchłaniał. Ja się naprawdę namęczyłam mocno, jeśli chodzi o ten krem, żeby go zużyć. Zużyłam. Opakowanie piękne, ale krem sam w sobie, o ten z Isany, totalnie mi się nie sprawdził. A ja miałam kiedyś kremy do rąk z Isany i były super, więc po prostu tutaj formuła tego konkretnego mi nie odpowiadała. To miała być regenerująca pielęgnacja. Nie kupiłabym ponownie, nawet dla tego ładnego opakowania. No nie kupiłabym ponownie, też ten zapach, słuchajcie, no dla mnie to nie pachniało ani kwiatem pomarańczy, ani pomarańczą, ani masłem shea, taką czystością masła shea. No nie wiem, no jakoś tak, no ten zapach totalnie do mnie nie przemówił, a to wchłanianie to był dramat. Naprawdę mocno było się trzeba namęczyć i odczekać sporo czasu, żeby ten krem na rękach się wchłonął, na dłoniach. I kolejny produkt, który już Wam pokazałam, czyli zmiękczający peeling Pumex do stóp. Ten produkt z Eveline, natomiast mogę Wam bardzo polecić. Ja go bardzo lubiłam, jak robiłam sobie pedicure. Naprawdę ładnie moim zdaniem peelingował stopy. Bardzo dobrze mi się sprawdził. Nie podrażniał. Też tutaj mamy, przepięknie pachniał, tak wiecie, świeżo, bo wiadomo, te produkty do stóp mają to do siebie, że one tak antybakteryjnie pachną, ale naprawdę to nie był taki duszący zapach, tylko bardzo ładny. Trzeba masować mokre stopy przez kilka minut i spłukać wodą. Ja tak robiłam pod prysznicem i rzeczywiście to był taki jeden z fajniejszych peelingów, jaki miałam. 8% kwasów AHA i BHA, czyli mamy salicylowy i mlekowy, plus aktywny węgiel, ale nie jest ten peeling czarny. Kolejny produkt, jak przystało na wakacje, ale tak naprawdę to zużyłam go w tamtym roku głównie, a w tym roku jeszcze zdążyłam przed jakby wygaśnięciem jego terminu ważności zużyć większość, no a reszta już pójdzie do wyrzucenia, bo jest to krem z filtrem. Jest to krem z filtrem do ciała z marki Australian Gold i to jest
30. Słuchajcie, na ten wyjazd również zakupiłam te kremy z filtrem. Nie będę owijać w bawełnę, że nie, bo uważam, że to są najlepsze kremy z filtrem, jakie są dostępne na rynku. Nie ma moim zdaniem lepszych. Opalenizna po nich jest przepiękna, cudownie się wchłaniają. Nigdy mnie nic nie spaliło, jak używałam tych kremów z filtrem, więc mogę Wam polecić. Super kremy z filtrem, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Nie są tanie, ale są też bardzo wydajne, więc myślę, że tutaj warto zainwestować i kupić droższy krem z filtrem, ale jednak, żeby on po pierwsze dobrze chronił, po drugie dawał przepiękny efekt opalenizny, a po trzecie, słuchajcie, był wydajny i nie musimy kupować 5, tylko wystarczy, że kupimy 2. A też można dorwać te kremy z filtrem na różnych promocjach i ja zawsze też takie kupuję, że wiecie, 70 zł, 60 zł i wtedy to jest naprawdę dobry deal. Plątają mi się tutaj, więc pokażę Wam teraz 3 maseczki do twarzy, które zużyłam ostatnio i to są te 3 maseczki. I tak, jedna to jest z marki Bergamo, Studio Lime, taka przepięknie pachniała, bardzo ładnie nawilżyła, rozświetliła i tak orzeźwiała skórę. Ja ją sobie włożyłam na chwilę, słuchajcie, do lodówki przed użyciem i rzeczywiście jak ją nałożyłam w te upały na twarz, to raz, że przepiękny zapach cytrusowy, dwa, po prostu ten chłód i taka bardzo mocno nawilżająca maseczka, mocno mokra maseczka, bo tutaj tego płynu naprawdę sporo mieliśmy, dużo dała. Przepięknie rozświetliła skórę i bardzo ładnie nawilżyła. Bardzo mogę Wam polecić, jak są na promocjach w Hebe, kupujcie sobie albo w innych drogeriach internetowych, bo super, naprawdę super ta limonkowa. Bardzo mi się dobrze sprawdziła. Druga, którą Wam pokażę, to maseczka, którą możecie kojarzyć z filmu, nie tego ostatniego, tylko jeszcze wcześniejszego, z Mystery Boxem z Eveline. Bo ja ją w tym Mystery Boxie dostałam i to była maseczka też na płachcie, węglowa, silnie nawilżająca, ale też oczyszczająca. I ta maseczka bardzo mnie ciekawiła i ostatnio sobie ją zrobiłam a propos właśnie oczyszczenia skóry i muszę Wam powiedzieć, że działała. Ja naprawdę zauważyłam raz, że nie ściągała mocno skóry i ta skóra była taka fajnie nawilżona, miękka, ale słuchajcie, to było dla mnie niesamowite, że naprawdę mam wrażenie, że ona mocno oczyściła tą skórę. Ta skóra się stała jaśniejsza, pory domknięte. Fajna, naprawdę fajna, jak na taką oczyszczającą maseczkę w płachcie. To chyba najlepsza, jaką testowałam, bo reszta to tak sprawdzała się bardzo średnio, jednak te oczyszczające w kremie u mnie przynajmniej sprawdzały się zdecydowanie lepiej. Kolejna maseczka, którą Wam pokażę, to jest maseczka w płachcie z Isany i dosłownie ją sobie robiłam wczoraj. I to jest tak śmieszna maseczka. Słuchajcie, to jest maseczka, którą musicie sobie kupić, jak chcecie się po prostu pośmiać nawet, bo to była przepiękna maseczka. Ona na tej płachcie na twarz miała narysowane wiewiórki. Nie, że jedna wiewiórka. Nie, nie, nie. O tutaj nawet jest to tak trochę pokazane, ale nie do końca. Ona miała te wiewióreczki. Cała maska była w wiewióreczkach. No przepięknie to wyglądało, mega cute. Jeżeli chodzi o samą maskę, to po prostu fajna maska nawilżająca, mocno pachniała migdałami. Ona czuć było też, że tak łagodzi, rzeczywiście zaczerwienienia troszkę mi zeszły i ładnie nawilżyła twarz, ale tu zrobiła robotę szata graficzna. Nic innego, dla szaty graficznej naprawdę warto kupić sobie tą maseczkę. Powiem Wam, że coraz ciekawiej robi się na dworze, jak to zaraz walnie, to może być grubo, naprawdę. To robi się coraz ciemniej, coraz dziwniej, coraz bardziej słychać grzmoty, no mocno. Dalej, słuchajcie, zużyłam i nie polecam. To jest, słuchajcie, balsam myjący, oczyszczający z marki Asoa do demakijażu twarzy. Ja się trochę namęczyłam, żeby ten balsam zużyć. On nie był zły. Jak szukacie mega naturalnego balsamu do demakijażu twarzy, no to on może Wam się sprawdzić. Ale to nie był najlepszy balsam. On nie zmywał się tak szybko, nie emulgował tak dobrze z wodą, nie zmywał tak dobrze makijażu jak na przykład masełko z Bandy albo krem z Solverixa. No nie. On był takim okej, zużyłam, ale no trochę się namęczyłam. Fajna, duża pojemność, bo tu mamy 120 ml, więc to na pewno na plus. Natomiast no ja po niego więcej nie sięgnę. Wolę inne, a ogólnie też to masełko z marki Asoa nie należy do najtańszych, więc tym bardziej wybrałabym inne. Chociaż może w sumie rzeczywiście w przeliczeniu na pojemność to ono wychodzi opłacalnie. Ale nie, za ciężko się emulgowało przynajmniej na mojej twarzy. Zużyłam jeszcze jeden krem do rąk.
z marki Almaca, o której już dzisiaj wspomniałam. Kocham tą markę, jeśli chodzi o zapach, o to, że jest z minerałami z Morza Martwego. Naprawdę genialny krem. Bardzo szybko się wchłaniał, przepięknie nawilżał dłonie. No genialny, naprawdę super krem do rąk. Bardzo Wam polecam, jeżeli szukacie dobrego, mocno nawilżającego, mega wydajnego, szybko wchłaniającego się kremu. Warto sobie wydać, słuchajcie, więcej kasy, ale kupić ten krem, bo on jest naprawdę pod tym względem super. I też ma jeszcze jedną rzecz, te dłonie długo pachną, naprawdę długo pachną takim pięknym morskim zapachem, więc dla mnie bomba, najlepszy krem chyba do rąk, jaki ja w ogóle miałam. Może szybko teraz włosy, bo widzę, że do włosów chyba tylko 3 produkty mam i zużyłam, słuchajcie, szampon, nad którym się w ogóle zastanawiam, czy go sobie nie kupić teraz, jak będę leciała na wakacje. Szampon z biotyną odżywczy, o ten żółty. Pokazywałam Wam już też kiedyś w Denku odżywkę, pokazywałam Wam w holu szampon i odżywkę. Odżywkę zużyłam, bardzo lubiłam i szampon teraz też zużyłam i też bardzo, bardzo lubię. Przepięknie, słuchajcie, włosy po nim wyglądają, są bardzo dobrze oczyszczone, są ładnie wygładzone, pięknie się rozczesują, nie podrażnia mojej skóry głowy, no bomba. Naprawdę bomba dla takich puchaczy, w sensie włosów jak moje, sprawdzał się super i dlatego się zastanawiam, czy taki właśnie mocno regenerujący nie przydałby mi się na tym wyjeździe. Muszę pomyśleć, czego nie kupić, że jakby była jakaś promka, to bym sobie kupiła, jedyne co to, że on nie ma SPF-u w sobie, a jednak warto na te wyjazdy, jak mamy kupować szampon, to żeby on miał SPF w sobie, ale muszę pomyśleć. Bardzo fajny, bardzo polecam. Kolejny produkt, to już słuchajcie, nie wiem, który raz Wam pokazuję, jedna z najlepszych odżywek do włosów, jakie ja kiedykolwiek miałam, czyli odżywka z Ahalo i to jest ta brązowa, bogata odżywka nawilżająco regenerująca. Odżywka, która już bardzo długo też przeżyła i dlatego nie wygląda tak dobrze, dlatego że ten pojemnik stał u mnie pod prysznicem, oj, długo, długo i powiem Wam, że już tylko ze względu na wygląd go wyrzucam, bo pompka i wszystko działa jeszcze. A czemu on tyle stał? Dlatego, że ja kupowałam do tej odżywki głównie refile, czyli te takie w plastiku, w takich saszetkach uzupełnienia do tego pojemnika, a samego pojemnika nie wymieniałam, bo wtedy się bardziej opłaca. Natomiast jeżeli szukacie mocno wygładzającej, mocno odżywczej maski do włosów, która przepięknie wygładza, która powoduje to, że te włosy się pięknie regenerują, pięknie rozczesują, bardzo Wam polecam. Moja jedna z pierwszych odżywek japońskich, która ze mną od początku do końca zostaje i naprawdę uwielbiam i sięgam już po nie wiem, które opakowanie i teraz też na pewno sobie ją dokupię. Bardzo polecam. Kolejny produkt, świeżo przyniesiony z łazienki, bo go właśnie dzisiaj zużyłam. To jest uniwersalny płyn micelarny twarz oczy z marki Ziaja. Czyli płyn micelarny z Ziai, z tą pompeczką. Ja już kiedyś go na kanale używałam. Używałam tego, używałam niebieskiego. Bardzo je lubię. Uważam, że to są też jedne z fajniejszych płynów micelarnych w drogerii. Rzadko się o nich mówi, bo one, słuchajcie, są... No są słabsze niż ten z Eveline, ten czarny. Jest słabszy, ale jest też fajny, też się dobrze nim domywa i twarz, i oczy. Ja je bardzo lubię, były na promocji, to akurat sobie kupiłam i ten różowy, i ten niebieski. Niebieski już teraz stoi nowiutki w łazience, ten zużyłam. Wiecie, ja te płyny micelarne dosyć szybko zużywam, bo to jest jeden z etapów mojego demakijażu. Bardzo lubiłam, sięgnę po raz kolejny, mogę polecić. I teraz czas na jeden z ciekawszych produktów, który kupiłam sobie nie tak dawno w Rossmanie, ale dosyć szybko go zużyłam. To jest maska, która chyba już nie jest dostępna, ale możecie mnie poprawić, jeżeli jeszcze jest. To była maska z Only Bio, która była we współpracy z tym barkiem. Maska ratunkowa, ekstremalnie wygładzająca, natychmiastowo poprawiająca wygląd włosów i ekspresowo dająca efekt tafli. Ja ją kupiłam ze względu na arbuza i na ten zapach. Słuchajcie, no ona pachnie przepięknie, ona pachnie arbuzem, trochę słodszym, takim trochę bananem, takim połączeniem owoców, w których wybija się arbuz. Przepięknie pachniała, uwielbiałam i bardzo ładny efekt na włosach dawała, naprawdę ładnie wygładzała. Szkoda, że nie ma takiej maski normalnie, bo bym po nią regularnie sięgała. Ja już jej niestety teraz w Rossmanie nie widziałam. Już nie widziałam tej edycji limitowanej, a szkoda,
Po sprawdziła mi się super, a nie wszystkie maski z Only Bio mi się sprawdzają super. Ta naprawdę dawała na moich włosach fajny efekt wygładzenia, no i ten zapach. Mam moje perfumki, które Wam pokazywałam. Jak nie widzieliście jeszcze filmu z moją kolekcją perfum, zapraszam. Zużyłam perfumki dla dzieci. To są perfumki produkowane przez Uroda Polska SPZO. A tak naprawdę to nawet nie wiem, co to jest za marka. To są perfumki, które kupiłam sobie, słuchajcie, w perfumki, mówię tak specjalnie. To jest ta woda toaletowa, perfumowana. To jest w ogóle woda perfumowana, którą kupiłam w Biedrze. Kupiłam tą z tym kotkiem i kupiłam też z Hello Kitty. Też z jakby nie patrzeć, też z kotkiem. Ta pachnie jak ciasteczko. Jak chcecie pachnieć jak waniliowe ciasteczko, ale takie ulepkowe waniliowe ciasteczko, to jest woda dla Was. Więcej o niej mówię w tamtym filmie, bo tam też, słuchajcie, mam drugie opakowanie, żeby nie było. To jeden z moich ulubionych zapachów i naprawdę bardzo komplementogenny. I naprawdę wiele osób mnie pyta, czym ja pachnę, kiedy sobie tych perfum użyję i lubię, naprawdę lubię. Co z tego, że dla dzieci, kiedy trwałość ich i projekcja jest w sumie naprawdę spoko. Jeszcze za tą cenę bardzo spoko. Krem. Zużyłam krem, który jest jednym z bardziej znanych kremów chyba. I to jest marka Cosrx All-in-One Cream. Krem ślimakowy. Bardzo polubiłam ten krem, ale on jest specyficzny, bo on się naprawdę ciągnie jak śluz ze ślimaka. Jak ktoś ma problem z taką teksturą kremu, no to nie, to raczej konsystencją właściwie bardziej. To nie radzę, bo on się naprawdę ciągnie. Tu już chyba nawet nie zostało... A nie, słuchajcie, może mi się uda to Wam jeszcze jakoś zademonstrować. Mam za mało tego kremu, żeby już mi udało się Wam to pokazać, ale rzeczywiście jak tu włożycie palec, to ten krem, słuchajcie, się ciągnie i ciągnie jak śluz ze ślimaka, dosłownie. Ale na przykład moja skóra bardzo lubi śluz ze ślimaka i rzeczywiście widzę, że ona się bardzo poprawia i działa na nią bardzo dobrze, więc dlatego używam tego kremu i on mi się tak dobrze sprawdził, ale znam osoby, których skóra nie lubi, słuchajcie, tego składnika i u nich się sprawdził fatalnie ten krem, więc to jest jak zawsze, jak przy każdym kosmetyku. U jednych super, u innych średnio. Mi bardzo się sprawdził, ja sobie go na pewno kupię. Ma tutaj też dużą pojemność, bo słuchajcie, tu jest 100 gram. Używałam go pod makijaż, ale używałam go też czasami na wieczór. On się u mnie też dość szybko wchłaniał. Taki kremowo-żelowy, fajny, naprawdę fajny. Jeżeli nie macie problemu z konsystencją taką i ogólnie lubi Wasza skóra śluz ze ślimaka, mieliście styczność, to polecam sobie spróbować, bo mi się sprawdził bardzo dobrze. Zużyłam jeszcze też jeden krem do twarzy i chyba już przejdziemy do makijażu. I to jest krem do twarzy z Cetaphilu, to jest ten PS lipoaktywny krem nawilżający. Bardzo fajny, bardzo mocno nawilża, szybko nawilża. Moja skóra się z nim lubiła, używałam go głównie na noc. Na dzień u mnie trochę był chyba za ciężki, przynajmniej takie miałam wrażenie, albo musiałam mu dać chwilę, żeby się wchłonął. Bardzo mi pomógł w momencie, kiedy miałam bardzo wysuszoną skórę. No to jest taki klasyk, większość osób zna ten krem z Cetaphilu i używała. Nie zatyka porów, przynajmniej moich nie zatkał, nic się nie zadziało i bardzo go lubiłam. Naprawdę go bardzo lubiłam. Czy kupię go ponownie? Nie wiem, bo mam tyle kremów i na przykład jakbym miała do wyboru te dwa, to raczej bym sięgnęła po ten. Chyba, żebym potrzebowała coś bardziej nawilżającego, mocniej, to bym sięgnęła po ten. Nie wiem, nie wiem. Powiem Wam szczerze, że to jest ciężkie pytanie, ale daję znać, że zużyłam i naprawdę spoko. Bardziej mi się sprawdził niż ten DA, bo jest PS i DA. DA dla mnie był gorszy. Po prostu jakoś tak mniej pasował mojej skórze. Nawet nie mogę Wam powiedzieć, bo konsystencją ten jest troszkę taki bardziej, nie wiem czy ciężki, bogaty mi się wydaje niż tamten, a pomimo wszystko ten mi się lepiej sprawdził. Dobra, lecimy dalej. Podkłady, bo tu mam sporo, bo widzieliście w sprzątaniu toaletki, ale jeszcze wcześniej Wam mówiłam też, zużywam podkłady, które mi się kończą. Chcę zużyć jak najwięcej, chcę wyczyścić w miarę szufladę wstydu, więc mamy sporo podkładów w tym denku. Podkład Start, o ten, mam nadzieję, że to będzie widać, o jest, Found Sealer. W ogóle odcień 8B, teraz to chyba ten 8B to bardzo, bardzo jasny byłby dla mnie.
Bardzo lubiłam ten podkład. On był lekki, on był dosyć mocno kryjący, ale on nie zastygał do końca. To nie był taki podkład, który dawał tapetę. On miał mocniej nawilżające wykończenie, mocniej troszkę chyba takie, nawet bym powiedziała, lekko rozświetlające na mojej skórze, ale bardzo ładnie się utrzymywał przez całe dnie. Zresztą w ogóle też bardzo fajne opakowanie, ta pompka Air Pump, super, że wiecie, cały podkład zużywacie, a nie częściowo. Ja go bardzo lubiłam, uwielbiałam i bardzo dobrze mi się długo nosił, więc myślę, że sobie dokupię tylko w innym odcieniu ten podkład, bo to był jeden z moich ulubionych wysokopółkowych podkładów. Podkład, który ja średnio lubiłam, a miałam go w wielu odcieniach, bo on mi się raz sprawdzał super, raz nie super i to jest z Fenty Beauty, już taka, widzicie, że wymaltretowana ta tubeczka i to jest Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Ja go miałam w odcieniu 150 tutaj. Zużyłam, wykończyłam, wydenkowałam, ale to nie był mój ukochany, słuchajcie, podkład wysokopółkowy i na przykład gdybym miała wybrać teraz te podkłady, to zdecydowanie ten lepiej leżał na mojej twarzy. Ten bardzo mocno podkreślał każdą nierówność, każdą niedoskonałość i też mocno na przykład jakiś meszek na twarzy bardzo mocno podkreślał, ale rzeczywiście jak się znalazło na niego sposób i rozpracowało dobrze wilgotną gąbeczką i przypudrowało mocniej pudrem, to utrzymywał się cały dzień, dlatego go zużyłam i miałam kilka opakowań, bo on też mnie nie zapychał i też fajnie wyglądał na tej twarzy. To nie był zły podkład, żebyśmy się zrozumiały, ale nie trafił po prostu do takich moich ulubionych top of the top podkładów, więc cieszę się, że go zużyłam, ale przypuszczam, że już tej wersji na pewno nie kupię ponownie. Były dwa droższe podkłady, to czas na dwa tańsze i dwa z Bella. A czemu z Bella? No bo wiecie, że ja te kolekcje z Bella po prostu testuję, tak jak ostatnio się pojawił film z testem. No i później te kosmetyki staram się zużyć i tak też się tutaj zadziało, że zużyłam dwa w sumie, myślę, chciałam powiedzieć dwa kremy BB, ale nie, jeden krem BB o z tej serii. I to było 01 i go bardzo lubiłam, bardzo długo, ładnie utrzymywał mi się na twarzy, więc mogę Wam ogólnie polecić, jakbyście robili jakieś zamówienia, on by był jeszcze dostępny na stronie Bella. Z białą herbatą ładnie się utrzymywał, miał całkiem ładne krycie, na pewno więcej znajdziecie w filmie, gdzie go testowałam. I tutaj macie drugi podkład też, to już podkład. Chciałam powiedzieć, że też taki lekki, ale on już taki super lekki nie był, 12-godzinny, wodoodporny, UVA, UVB Protect, a tego to na SPF 6, to dlatego na to nie zwracałam uwagi. To był mocniej kryjący, bardziej długotrwały podkład, ten był, chyba bardziej go lubiłam szczerze mówiąc i lepiej wyglądał na mojej twarzy, mimo że miał mniejsze krycie niż ten, ale zużyłam spoko. Czy bym sięgnęła ponownie po ten? Raczej nie. Czy bym kupiła ten krem BB? Już tak. I z tej serii również bardzo lubiłam tą bazę. Zresztą dlatego ją zużyłam, bo z bazami i zużywaniem baz to jest naprawdę u mnie ciężko. To była antyoksydacyjna baza z białą herbatą. No takie antyoksydacyjne serum do twarzy z ekstraktem z białej herbaty. No ale to było jako baza pod makijaż. Bardzo przyjemne, lekkie, żelowe, szybko wchłaniające się, utrzymujące dłużej rzeczywiście makijaż. Nie zauważyłam, żeby jakoś powodowało przetłuszczanie na mojej twarzy, też nie zapychało mi porów i naprawdę lubiłam to kombo sobie stosować, bo to bardzo ładnie ze sobą wyglądało i ładnie, że tak powiem, te produkty się łączyły na mojej twarzy, więc taka fajna, żelowa, leciutka baza i do tego właśnie lekki krem BB, to było naprawdę połączenie, które bardzo dobrze mi się sprawdziło. I zużyłam oczywiście też jednego z moich ulubieńców i rzecz, która bardzo często się pojawia na tym kanale, czyli korektor The Multitasker i to jest korektor z Rimmel oczywiście. Jaki to odcień, nie powiem Wam, gdyż naklejka wygląda już tak i się zmazała cała. Ja różne odcienie wybieram z tego Rimmela, naprawdę bardzo różne, więc tutaj ciężko mi powiedzieć, jaki to był. Ja go bardzo lubię na twarz, żeby dobudować sobie też krycie. Nie używam tylko pod oczy. Teraz też zużywam różne korektory, które mam, ale jeżeli miałabym sięgnąć po drogeryjny korektor, to w tym momencie sięgam albo po L'Oreala, albo cały czas po tego Rimmela Multitasker. No mi sprawdza się genialnie, chociaż wiem, że dla niektórych jest za ciężki i za mocny na przykład pod oczy, ale u mnie tego problemu nie ma. I ostatnie dwa produkty w tym denku, słuchajcie, i to są dwa błyszczyki olejki do ust. Jeden to jest z tej serii, a dzisiaj jakieś takie denko tej serii. I to jest błyszczyk, tak, błyszczyk o 02 Sherry Lips.
bardzo go lubiłam. On dawał przepiękny efekt na ustach. Tej końcówki już, słuchajcie, tu się nie da. Ja już próbowałam ją naprawdę wygrzebać, ale się nie da wygrzebać tej końcówki. To był taki żelowy błyszczyk dający bardzo delikatny efekt na ustach, takich przygryzionych warg. Bardzo mi się podobał i naprawdę też był bardzo przyjemny, jeśli chodzi o smak, konsystencję, utrzymywanie się na ustach, więc ogólnie ta seria naprawdę była bardzo udana i muszę Wam powiedzieć, że chętnie ją zużyłam, a żebym błyszczyk zużyła jakiś z Beldo tak całkowicie, to już naprawdę rzadko się zdarza, więc polecajka, jakbyście chcieli sobie kupić taki właśnie błyszczyk dający efekt lekko przygryzionych ust, o żelowej konsystencji, fajnie się noszący i byście właśnie trafili na niego gdzieś, nie wiem, w biedrze albo właśnie w... na stronie Bell albo w jakiejś innej drogerii internetowej, to zachęcam, bo naprawdę fajny. I produkt, którego test wszystkich kolorów też jest na moim kanale, to jest ten Lip Oil z Essence Juicy Bomb. Ja, słuchajcie, tak jak Wam mówiłam w tamtym teście, zostawiłam sobie chyba 2 olejki albo 3, a resztę porozdawałam. I tutaj mam odcień 03 Mandarin. I to był taki olejek, który sobie położyłam na stoliku, gdzie w salonie, przy kanapie, gdzie oglądamy telewizję. I to było, wiecie, na zasadzie mam suche usta, to sobie marzę. Mam suche usta, to sobie marzę i w ten sposób go zużyłam. Nie był przeze mnie jakoś bardzo kochany, ale stwierdziłam, że no jak już go mam, to chcę go zużyć. To był okres, kiedy miałam bardzo suche usta, więc tym bardziej dosyć dużo tego produktu szło i zużyłam. O dziwo zużyłam, zużyłam też ten miętowy, chyba jeszcze został mi kokos, pozostałe 2 oddałam dalej w świat, też całkiem spoko się, wiem, że sprawdzają. Takie ok produkty, jak chcecie więcej i zobaczyć, jak one wyglądały na ustach, to zapraszam do tego filmu. Ogólnie one są też dostępne na Nokino. I to, kochani, już był ostatni produkt w tym denku. Mam nadzieję, że takie denko Wam się podobało. Starałam się streszczać. Mam nadzieję, że mi się w miarę udało. Resztę produktów zobaczycie w kolejnym denku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Piszcie koniecznie o swoich ulubieńcach albo tych produktach, które Wam się nie sprawdziły, między innymi z Waszych ulubieńców i komentarzy pod filmem. Wiem o tej czerwonej porzeczce, więc bardzo dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Pa, pa. Widzimy się w kolejnym filmie.